Moi kochani, pozwólcie, że złożę wam wszystkim wielkanocne życzenia. Składamy je w roku, w którym jesteśmy w trakcie trudnych doświadczeń. Jesteśmy po czasie pandemii. Trwa niestety za naszymi granicami wojna. Nie możemy powiedzieć, że to na nas nie wpływa. Martwimy się, z troską patrzymy w przyszłość. Ale w tym wszystkim staje przed nami nasz Pan Jezus Chrystus. I pozdrawia nas tymi samymi dokładnie słowami, którymi pozdrowił swoich apostołów po zmartwychwstaniu. Mówi nam: pokój wam. To jego pierwszy i najważniejszy dar po zmartwychwstaniu. Pokój, który najpierw jest w ludzkim sercu. Pokój, który niech zagości w każdym waszym domu. Pokój, którego życzymy i o który modlimy się dla całego świata. Błogosławionych, radosnych, pełnych pokoju świąt wielkanocnych.